musi być poddanie, Filip! Filip Wiszniewski, a na drodze wojownika niestety dzisiaj przegrany Adrian Zieliński. Cześć Adrian. Cześć, cześć, witam wszystkich. Tak, kiedy jadąc na galę próbowałem opisać cię mojemu bratu, który też chciał poznać was zawodników, to powiedziałem, no taka mała legenda polskiego MMA, ale życie legend też nie jest często usłane różami. Powiedz, co się stało w tej walce, bo zaskakujący był ten atak Wiktora. Nie, no zaskakujący, to ja popełniłem błąd. Trochę opuściłem głowę, ale wydaje mi się, że trochę sędzia, ciężko mi wiesz, nie chcę tutaj nikogo, ale że zdecydowanie za wcześnie walka została przerwana. Trafił mnie, ja głowę schyliłem, ale trafił mnie udem. Wydaje mi się, że to po prostu tak jakby z równowagi mnie to wybiło i dlatego się przewróciłem, ale nie dlatego, że był taki mocny cios. I tylko pamiętam, że sędzia mnie trzymał i nie dał mi się nawet podnieść. Wiesz, sędzia Piotr Jarosz mówił, że z jego perspektywy to... Ale wiesz, ja wyszedłem... Byłem gotowy dalej walczyć. Ja byłem tu gotowy zginąć, wiesz co, a tak wydaje mi się, że trochę krzywdząca była ta decyzja sędziego. Nie powinien tego przerywać. No wiadomo, że tam, bo on mówi, że to moje zdrowie jest najważniejsze, ale ja nawet nie czułem tego, wiesz. Teraz, to nie było kolano, to było udo, tak jak mówisz. Czułem, no normalnie trafił mi udem, ja sam głowę pochyliłem i to nie było do przerwania na 100%. Jest nie wiem, może nie pamiętam, wiesz co chodzi, ale od razu pamiętam, że dostałem i mnie kurwa sędzia mnie trzymał, wiesz, nie dał mi się mówić, że walka skończona. No, nie no, załamany jestem, bo... Dobry debiut, długo już tutaj czekałem na szansę. Walkę w tej federacji byłem bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze przebiegł. I czuję się, że to jest trochę oszukane. Wiadomo, to są nerwy, być może też musisz zobaczyć to na chłodno. Ale ja zapytam wprost, czy dla ciebie to jest jasne pole do rewanżu, to zakończenie? Do rewanżu? Nie wiem, wiesz, to nie to, co ja powiem, że ja chcę rewanż, to kto to będzie brał pod uwagę, jak on mnie tam, wiesz, walkę 30 sekund. Nie no, załamany jestem, no kto tego, wiesz, nie przeżył, to tyle ciężkich przygotowań, tyle poświęceń, wyrzeczeń, nerwów, wszystkiego, wiesz, i nie no, dramat. Ja cię rozumiem, bo na zawodach grapplingowych wielokrotnie też na ferdykt zdarzyło mi się być, powiedzmy, okradzionym, przekręconym, także z tej perspektywy cię rozumiem. Rozumiem też, że nie ma kontuzji, to też zbliża się gala w twoich rodzinnych stronach w Olsztynie. Czy tutaj możemy się spodziewać Adriana Zielińskiego? No bo podejrzewam, że no ta brać kibicowska przyjedzie i przybędzie za tobą dość tłumnie. No, liczę, że... No, bardzo bym chciał. Liczę, że szansę dostanę, ale... Wydaje się, że jest to słabo, to wyglądało, kurwa, no dramat, no załamany jestem. Nie, w ogóle nie czuję się, jakbym walczył. No ja wszystko ja rozumiem, że... No, ale no, nie powinien tak szybko przerywać. No tu przed moją walką ten Jakubiec dwa razy tam siedział na tak... mi tu przerwał, wiesz, że nawet... No nie, może to źle wyglądało, no. Żaromski był praktycznie znokautowany, a sędzia pozwolił mu dalej walczyć. No, a on ja tu się, wiesz, no, on po prostu wybił mnie z równowagi. Nie, to powinien mu dać, żeby... nie powinien tego przerywać. Jak tak, to nie... Powinien mu dać, żeby jeszcze podobijał, czy coś, wiesz. I żeby to było, a nie tu jest KSW na zawodowostwo, wszyscy wiemy na co, po co tu jesteśmy, na co się piszemy, z czym to się wiąże. I to tak jak mówiłem, ja byłem gotowy na tu oddać życie i ja nie dał mi powalczyć nawet ten sędzia. Ja
No dramat, no sorry za słownictwo, ale to dramat, no dramat, naprawdę dużo mnie to kosztowało i... Ja jestem pewny, że szanse od KSW jeszcze przyjdą, także myślę, że tutaj po prostu trzeba ochłonąć, spędzić czas z najbliższymi. Adrianie, to jeszcze krótko, bo zakładam, że chciałeś być się w stójce w tym pojedynku. Tak, chciałem, wiesz, ale chcieć to se można, nie? Myślę, że wszystko co najlepsze jeszcze przed tobą, to są złe, dobrego początki moim zdaniem, Adrianie. Myślę, że sport nauczył cię już przez lata, że z najgorszej sytuacji potrafiłeś też zdobywać pasy mistrzowskie, czy w Fenie, czy chyba w PLMMA, jeśli dobrze pamiętam, też byłeś mistrzem. Także życzę ci przede wszystkim zdrowia, no i wracaj do nas jak najszybciej. Jeszcze myślę, że parę słów należy się najbliższym i trenerom. No tak, to były bardzo ciężkie przygotowania i największe podziękowania to dla Madzi, że do mojej dziewczyny, że znowu to przetrwała i się nie wyprowadziła, także wiesz, no łatwo nie było, także no tym bardziej jestem zawiedziony, że to tak wyszło. Słabo to wyglądało, także no co ja mogę powiedzieć, wstyd mi i sorry. Adrian Zieliński, bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę powodzenia i przede wszystkim zdrowia w kolejnych pojedynkach i dużo uśmiechu mimo wszystko dzisiaj. O, z tym będzie ciężko, ale dzięki. Bardzo dziękuję. Szacunek.